Dziś zaczynamy od 15 progu na strunie E. Będzie hammer-on i pull-off. Czyli 15, 16, 15 i 17 na strunie B. Następnie na strunie B próg 15 i na strunie G próg 16. To jest pull-off. Następnie wracamy do 15 na strunie B. I teraz od 14, 15 będzie hammer-on, pull-off i przesunięcie do 12. I gramy w takim timie. Następnie próg 14 na strunie D, 14 na G, 14 na D. I teraz od 12 gramy 12, 13, 12, hammer-on i pull-off. 14 i 12 na strunie D. Przesunięcie do 12. 14, 14, 14. Pull-off, hammer-on, czyli 12, 13, 12. 14 i 12. I teraz przesuwamy się na próg 9, dołożymy 12 na strunie D. Czyli hammer-on i pull-off. Następnie 12 na strunie A i wracamy do 9 na strunie D. I teraz 10 na strunie A, 12 na strunie E. Następnie 10 na strunie E, 10 na strunie A i kończymy na 12, czyli na dźwięku E na strunie E. Z tym Was zostawiam do kolejnej lekcji. Trzymajcie się. Cześć.